Kolejnym przystankiem naszej bałkańskiej wyprawy jest Czarnogóra. Będziemy dzisiaj zwiedzać Kotor, miasto portowe położone bardzo malowniczo nad Zatoką Kotorską, w południowo-zachodniej części kraju, na wybrzeżu Adriatyku. To kraj pełen przeróżnych niespodzianek, coraz częściej odwiedzany przez turystów, także z Polski. Z trzech stron Kotor otoczony jest górami. To region wyjątkowo piękny przyrodniczo, to tu strome zbocza gór opadają ku morzu. Zanim zwiedzimy miasto, zatrzymujemy się na nabrzeżu portowym. Przez dłuższą chwilę obserwujemy statek tak ogromny, aż trudno go zmieścić w obiektywie aparatu. Mimo swoich kolosalnych rozmiarów sprawnie manewruje, by wypłynąć z Zatoki Kotorskiej na Adriatyk. Podziwiamy także luksusowe jachty motorowe i piękne żaglowce. Do Starówki wchodzimy przez bramę morską z 1555 roku, wychodzącą na Zatokę Kotorską. Miasto w 1979 roku zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Zostało zbudowane jak labirynt do celów ochronnych i rzeczywiście bardzo łatwo się tutaj zgubić. W Kotorze odnajdujemy wpływy stylu romańskiego, gotyckiego, renesansu i baroku. Budynki usytuowane są wzdłuż wąskich, krętych i urokliwych uliczek, otoczone średniowiecznymi murami obronnymi. Zatrzymałam się na głównym placu Starego Miasta, Placu Broni. Nazwa wywodzi się od znajdującego się tam niegdyś arsenału.
Widzimy tu także wieżę zegarową, jeden z symboli miasta. Podziwiać możemy także liczne pałace, między innymi Pałac Drago, Księcia czy kompleks pałaców Bizantii, które zachwycą wielbicieli architektury baroku, renesansu czy gotyku. Urokliwie przedstawiają się liczne obiekty sakralne, jak chociażby romańsko-bizantyjska cerkiew świętego Łukasza czy katedra świętego Trypuna, patrona Kotoru. Kotor to oprócz Dubrownika jedno z nielicznych miast, gdzie zachowały się oryginalne mury obronne. Łączna ich długość wynosi 4 km. Grubość waha się od 2 do 16 metrów, a wysokość sięga aż 20 metrów. W
Fortyfikacje miejskie ciągną się aż na szczyt wzgórza Świętego Iwana. Tam znajduje się twierdza Kastel, która miała chronić miasto. Liczne wojny i trzęsienia ziemi niejednokrotnie pustoszyły region Czarnogóry. Udajemy się w kierunku Chorwacji i jedziemy wzdłuż Zatoki Kotorskiej. Niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie imponującej wysokości góry bezpośrednio sąsiadują z otwartym morzem. To właśnie sprawia, że Zatoka Kotorska jest aż tak wyjątkowa i niepowtarzalna. Po drodze obserwujemy stanowiska hodowlane małż. Przy jednej z nich zatrzymujemy się na chwilkę. Obserwujemy wyławianie i ważanie tych smakołyków. Tę solidną, 20-kilogramową porcję zakupił zapewne jakiś restaurator do okolicznej tawerny. Wysiedliśmy z samochodu, aby podziwiać urokliwy kościół Matki Boskiej na skale, umiejscowiony na sztucznie zbudowanej wyspie naprzeciwko miasta Perast. W niedalekiej odległości obserwujemy kolejną świątynię, benedyktyński monaster na wyspie St. George. W rejonie Zatoki Kotorskiej występują naturalne fiordy, które zwykle kojarzą nam się ze Skandynawią. I mało kto wie, że występują także w Czarnogórze. Widok na nie dosłownie zapiera dech w piersi. Hercegnowski Zaliw, Tiwacki Zaliw, Morinajski Zaliw, Lisański Zaliw i Kotorski Zaliw to nazwy pomniejszych zatok, które łączą się w jeden z najpiękniejszych fenomenów przyrodniczych Montenegro – Zatokę Kotorską.